Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie w gorących pytaniach na antenie telewizji w Polsce.pl. W sobotę 21 listopada odbyła się konferencja prasowa premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Przedstawiony został na niej długofalowy plan dalszych etapów bezpieczeństwa w walce z COVID-19. Posłuchajmy fragmentów wypowiedzi ministra zdrowia z tej konferencji. Przewidywalność i przejrzystość. To są dwa kryteria, które przeświecały nam przy opracowaniu planu i przedstawienia go dzisiaj. Chodzi o to, żeby nie zaskakiwać, chodzi o to, żeby pokazywać dłuższą perspektywę, chodzi o to właśnie, żeby plany były przewidywalne, komunikowane i przejrzyste. O strategii rządu na walkę z koronawirusem porozmawiam z moimi i państwa gośćmi, którymi są pan poseł Krzysztof Paszek, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Witam serdecznie, dzień dobry. I pan poseł Kamil Bortniczuk, Porozumienie Zjednoczona Prawica. Kłaniam się, panie pośle, również dzień dobry. Ja od razu do pana posła mam pytanie, czy dyscyplina, solidarność, o której też mówił premier Mateusz Morawiecki podczas swojej wypowiedzi, swojego oświadczenia, będą pomagały nam teraz powrócić do takiej względnej normalności i uniknąć tej tak zwanej narodowej kwarantanny? No niewątpliwie tak jest. To jest jedyne narzędzie, którym niezmiennie dysponujemy, poza oczywiście możliwościami systemu ochrony zdrowia. Leczenie koronawirusa wygląda tak, jak wygląda, więc należy zapewnić łóżka, należy zapewnić te łóżka z respiratorami dla najbardziej chorych i kadrę medyczną, która będzie chorymi się opiekowała, aparaturę obsługiwała. No to nie mamy szczepienia, nie mamy lekarstwa, które pozwala wyeliminować tę chorobę w 100%, w związku z czym właśnie zachowanie solidarności społecznej, dystansu, dezynfekcji, maseczek, to o czym mówimy od dawna, jest jedyną skuteczną receptą na to, żeby liczbę zachorowań ograniczać. Panie pośle, rząd teraz wsłuchał się w głos... nam przywrócić gospodarkę na normalne tory. Rząd wsłuchał się teraz w głos Koalicji Obywatelskiej, bo tak na swoim Twitterze sugeruje pani poseł Platformy Obywatelskiej Izabela Leszczyna. Zobaczmy ten wpis na Twitterze, w którym możemy przeczytać, że rząd Prawa i Sprawiedliwości posłuchał wreszcie Koalicji Obywatelskiej po 99 miesiącach pandemii, zapowiedział to, o co apelujemy od marca i co rekomendowały nasze wytyczne. Panie pośle, rzeczywiście rząd Zjednoczonej Prawicy wsłuchał się w to, co mówi opozycja tutaj akurat w postaci Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej? To jeżeli to pozwoli lepiej czuć się politykom Koalicji Obywatelskiej, no to możemy to tak stwierdzić. Ja nie mam z tym żadnego problemu, jeżeli to spowoduje, że Koalicja Obywatelska przestanie krytykować wszystko to, co robimy i straszyć Polaków, a zacznie wspólnie działać na rzecz poprawy tej sytuacji, to może nawet wyjdzie to nam wszystkim na dobre w tej sytuacji. Natomiast no, rzeczywiście jesteśmy dzisiaj w takim czasie, w którym należy przedstawiać pewne plany długookresowe po to, żeby też ludzie mogli planować swoje życie i społeczne, i gospodarcze. Ale na dzisiaj nikt z nas nie ma pewności, że te plany, które przedstawiamy, w związku z tym, że pandemia jest absolutnie żywą materią, można powiedzieć żywiołem, że te plany uda się w pełni zrealizować, bo to właśnie zależy od tego, na ile poważnie do tych obostrzeń jako naród podejdziemy. Żywioł, to myślę, że tutaj dobre, bardzo dobre określenie, szczególnie biorąc pod uwagę to, jak bardzo dynamiczna jest sytuacja od początku tej pandemii, trwania tej pandemii w naszym kraju, ale również i na świecie. Jestem ciekaw, jak pan poseł Krzysztof Paszek patrzy na tę strategię przedstawioną przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Jak pan ocenia to ze swojej perspektywy, z perspektywy Polskiego Stronnictwa Ludowego? Bardzo spodobało mi się, panie redaktorze, szanowni państwo, to odwołanie do solidarności i odpowiedzialności. Tylko i solidarność, i odpowiedzialność musi być przez wszystkie strony w Polsce równo stosowana, i przez społeczeństwo oczywiście, i przez szeroko rozumianą klasę polityczną, włącznie z rządzącymi. A ja odnoszę takie wrażenie, że nie zawsze i nie do końca tak to ma miejsce. I jeden dam przykład. Ten sam pan minister Adam Niedzielski, który teraz wyświetlał jakby tą perspektywę najbliższych tygodni, we wtorek w ubiegłym tygodniu pozwolił sobie na takie sformułowania, że możemy się już uśmiechnąć, że sytuacja najdelikatniej rzecz biorąc jest opanowana, jeśli chodzi o postęp epidemii. No, uważam, to nie są słowa, które mieszczą się w tej kategorii odpowiedzialność, o której pan premier, pan wicepremier, pan minister mówili właśnie w sobotę w wypowiedziach, do których pan redaktor się odnosił. No, ja odnoszę takie wrażenie, nie jestem tu takim optymistą jak pani poseł
przytoczona z Platformy Obywatelskiej, bo trochę niestety te działania w wielu obszarach są od ściany do ściany. Przypomnę jeszcze w październiku wypowiedzi wielu kluczowych przedstawicieli rządu mówiące o tym, że dzieci i uczniowie nie są źródłem roznoszenia koronawirusa, a dzisiaj mamy decyzję o tym, że właściwie odwołujemy ferie. Kumulujemy je w 2 tygodnie tylko, więc no to jest właśnie trochę takie poruszanie się od ściany do ściany. We wtorek jest sytuacja opanowana, a w sobotę przedsiębiorcy dowiadują się, że dalej takie branże jak gastronomia, hotelarstwo, czy szeroko rozumiana branża fitness, czy też szeroko rozumiana kultura, to będą dalej zamknięte. Jest to de facto, wielu przedstawicieli świata biznesu mówi, gwoźdź do trumny dla tych branży. Kwestia niedzieli handlowych też. Będziemy chcieli jako Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska w najbliższy piątek na posiedzeniu Sejmu złożyć stosowny projekt ustawy, który uczyni wszystkie niedziele w grudniu handlowymi. No to jest też postulat wielu dzisiaj handlowców, tych, którzy chcieliby część strat z tego roku właśnie odrobić w te swoistego rodzaju żniwa, które handel w Polsce ma właśnie u schyłku roku przed świętami, bo tu akurat za mało odwagi jest. Chodzi o to, żeby handlowcy nie mieli do czynienia z taką kumulacją osób w sklepach, w sklepikach, można by to rozłożyć. Też wielu dzisiaj podnosi argument, że to będzie stres, problemy dla pracowników. Wydaje mi się, że te wyjątkowe rozwiązanie tylko na grudzień akurat spowodowałoby, że te kolejki, ten tłok wokół pań, które heroicznie pracują na kasach w większych czy mniejszych sklepach, by też się z korzyścią odbyło, więc wydaje mi się, trzeba więcej dialogu, trzeba więcej rozmów. No nie może być takiego uprzedzenia pana premiera i rządzących do opozycji, bo my też czasami mamy dobre pomysły, też chcielibyśmy. No to ja zapytam teraz pana posła Kamila Bortniczuka, jak na te pomysły reaguje, pomysły ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego, czyli uwolnienie handlu w niedzielę, zwolnienie z ZUS-u wszystkich, którzy ponoszą straty, i zatrzymanie wprowadzania nowych podatków. Panie pośle, to są dobre rozwiązania ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego? Czy rząd Zjednoczonej Prawicy jest w stanie nad tym się pochylić, usiąść, porozmawiać? Może te rozwiązania są godne tego, żeby im się przyjrzeć i być może właśnie wprowadzić w najbliższym czasie? Każde konstruktywne propozycje są godne tego, żeby o nich porozmawiać. I to jest właśnie taki czas, kiedy ponad podziałami trzeba rozmawiać nad dobrymi propozycjami. Z ZUS-u zwalniamy większość tych, którzy straty ponoszą, a z przedstawicielami poszczególnych branż odbywamy konsultacje po to, żeby możliwie jak najbardziej precyzyjnie trafić do nich z pomocą. Co do handlu w niedzielę, ja mam tutaj mieszane uczucia, a nawet skłaniam się, ale mówię osobiście o swoim poglądzie, który poparłem rozmową z jednym ze specjalistów, psychologów społecznych, jak to działa w zakresie właśnie handlu, że handel w niedzielę wbrew pozorom mógłby właśnie zwiększyć niebezpieczeństwo, ponieważ w niedzielę jako w dzień wolny bardzo dużo ludzi decydowałoby się właśnie robić zakupy i wówczas zagęszczenie w tych półkach handlowych byłoby duże. Natomiast pozostałe dni, jeden ma więcej czasu w poniedziałek, drugi ma w środę, jeden ma wolne we wtorek, trzeci w czwartek, to się samoistnie statystycznie w miarę równomiernie rozkłada, więc właśnie pomijając wątek handlowy i odbijania strat, to z perspektywy właśnie bezpieczeństwa, z perspektywy nagromadzenia klientów, ten zakaz handlu w niedzielę, opieram się tutaj na rozmowie ze specjalistą, jest dobrym rozwiązaniem i tutaj mam wątpliwości, czy akurat propozycja PSL-u jest właściwa. A ma pan poseł wątpliwości co do tego, że galerie handlowe zostaną uruchomione 28 listopada ponownie? Każdy dzień funkcjonowania galerii handlowych z perspektywy biznesu jest ważny. Niektórzy, no tak, ale panie pośle, skoro mówimy o bezpieczeństwie, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, tutaj wejdę na chwilę w słowo, no to wiemy, że teraz będą wyprzedaże, będzie taki weekend wyprzedaży, więc uruchomienie tych galerii handlowych, no też być może, ja tak gdzieś założyłem taką tezę, że spowoduje to, że właśnie Polacy tłumnie ruszą do galerii handlowych na zakupy, właśnie gdzieś w pewien sposób, być może ignorując bezpieczeństwo. Proszę zwrócić uwagę, że galerie handlowe są otwarte i te sklepy, które nie są sklepami spożywczymi, które są otwarte cały czas, będą otwarte z zachowaniem reżimu sanitarnego, więc tam będzie można wpuścić tylko odpowiednią liczbę klientów na metr kwadratowy, niezależnie od tego, jak atrakcyjna oferta handlowa wówczas się pojawi. Więc myślę, że ta kwestia reżimu sanitarnego i ograniczenia liczby kupujących na przestrzeń sklepu załatwia sprawę tego tak zwanego przesycenia.
Być może, aczkolwiek mogą się pojawić kolejki przed sklepami. Ja też wiem, jak wygląda chociażby reżim sanitarny w komunikacji miejskiej w Warszawie, gdzie no, za bardzo to utrzymywane nie jest. Ale przejdźmy do kolejnej kontrowersji, panie pośle, bo tutaj pan poseł Krzysztof Paszyk też na to zwrócił uwagę. Czyli to ujednolicenie, jednolity dla całej Polski termin ferii zimowych. Jakie argumenty, pana zdaniem, przemawiają za tym rozwiązaniem? To są argumenty dwojakie. Oczywiście ja mówię z perspektywy posła, ja nie znam wszelkich danych, które stały za podjęcie takiej decyzji, ale jakbym miał sobie to racjonalizować, no to przede wszystkim możliwość szybkiego powrotu do szkół 18 stycznia, bo wiemy, że jednak nauczanie zdalne, które jest dzisiaj koniecznością, co do zasady nie jest wyborem idealnym. Lepiej jak uczniowie mają przynajmniej ograniczony, ale jednak kontakt z nauczycielem i ze sobą wzajemnie. Normalnie w naszych warunkach mamy od kilku lat, bo ja też pamiętam, że przecież nie od zawsze, bo kiedyś te terminy ferii były w jednym czasie w całej Polsce, ale właśnie ze względu na przepustowość rynku turystycznego, na fakt, że my mamy stosunkowo niewiele infrastruktury do uprawiania sportów zimowych w kraju, bo i gór mamy stosunkowo niewiele, tak zróżnicowano te terminy, aby rozłożyć to natężenie ruchu na kilka miesięcy, chyba od grudnia do nawet początków marca te ferie odbywały się przez kilka ostatnich lat. Natomiast w związku z tym, że ta infrastruktura ma w tym roku nie działać, że wycieczki feryjne zimowe mają być ograniczone po to, żeby... I tu nie chodzi o to, że uczniowie przenoszą wirusa, ale ludzie na te wyjazdy jeżdżą najczęściej całymi rodzinami. Wówczas nie tylko w transporcie, ale też i bezpośrednio w restauracjach, w ośrodkach turystycznych może dochodzić do transmisji wirusa. Podjęto taką, a nie inną decyzję. To jest bardzo trudna decyzja przede wszystkim dla właścicieli infrastruktury turystycznej związanej z zimą. Nowym wypoczynkiem dla tych kilku czy kilkunastu powiatach w południowej Polsce. Tutaj z tego co wiem dzisiaj ruszają konsultacje, żeby przedstawicielom tej branży no, pozwolić najzwyczajniej w świecie przeżyć, bo to jest taka branża, która przez 2 czy 3 miesiące musi generować środki na funkcjonowanie tych firm często przez cały rok. No właśnie tutaj przedstawiciele tej branży, przedstawiciele stacji narciarskich mówią o tym, że to jak zrzucenie bomby atomowej na naszą branżę, to w kontekście decyzji rządu przedstawionej strategii. Czy pan poseł Paszyk jest przekonany za sprawą tych argumentów, które pan poseł Kamil Burtniczuk przed momentem przedstawił? Nie, te argumenty z całym szacunkiem mnie nie przekonują i to z dwóch względów. Pierwszy to jest argument o charakterze epidemicznym. Jeśli skumulujemy co którąś rodzinę w Polsce, która zechce w tym okresie 2 tygodni wyjechać w stronę właśnie południowych rubieży naszego kraju i to się odbędzie w ciągu 2 tygodni, no to mamy, panie redaktorze, tłumy na ulicach Zakopanego, mamy tłumy w innych ośrodkach właśnie wypoczynku zimowego. No i mamy ten efekt, którego nie chcielibyśmy, aby był, czyli kumulacji potężnej osób w jednym miejscu. Ale jest też ten argument gospodarczy, który mnie nie przekonuje do tej decyzji, stąd dosyć nasza radykalna krytyka tego pomysłu. No tak jak i tu zgoda z panem posłem Burtniczukiem, że ten cały sektor gospodarki, który właśnie powstał bardzo dynamicznie w ostatnich latach, obsługujący właśnie zimowe wypoczynki, te wypoczynki związane z feriami w szkołach. No dzisiaj przy takim postawieniu sprawy, jak to zostało zrobione, czyli tylko 2 tygodnie i szereg zakazów, no de facto, żebyśmy nie wiadomo jakąkolwiek pomoc z budżetu nie wygenerowali, no obawiam się, że będzie miał bardzo trudno przetrwać. Gdybyśmy to na rozsądnych zasadach, właśnie tak jak pan poseł powiedział, jak to w ostatnich latach bywało, rozłożyli to na 2-2,5 miesiąca, czyli gdzieś tam od końcówki grudnia do marca, no byłaby szansa, że po pierwsze nie byłoby takiego tłumu w ośrodkach wypoczynkowych, a po drugie no wiele z ośrodków całej tej infrastruktury też miałoby szansę najzwyczajniej w świecie przetrwać. To nie byłby z pewnością najlepszy rok, jaki pamiętają, ale oni też są uzależnieni od kredytów, ich płynność finansowa. Tylko pytanie, czy ponownie później byśmy nie zbierali żniwa w postaci wzrostu zachorowań i ponownych obostrzeń, które by trzeba było wprowadzać? To też jest pytanie, na które do końca nie znamy odpowiedzi. Ale myślę, że trudno tutaj... Ja jedno zdanie, szybciutko na koniec naszej rozmowy, panie pośle. Jedno zdanie. Wedle wszelkich dzisiaj opinii ekspertów przy zastosowaniu reżimu sanitarnego ani galerie handlowe, ani tym bardziej ośrodki, które
obsługują dzisiaj turystów, także tych z sferii zimowych, nie są jakimś istotnym źródłem rozprzestrzeniania. I tu stawiamy kropkę. Pan poseł Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe, pan poseł Kamil Bortniczuk, Porozumienie, byli moimi i państwa gośćmi. Za moment wracamy z kolejnym tematem, drodzy państwo. Dziwny ten rok 2020, ale już niebawem nadchodzi 2021. Ja zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się najnowszemu tygodnikowi sieci, bo tam już kalendarz na 2021 rok właśnie. Może będzie lepszy, może bardziej pozytywny. Miejmy taką nadzieję. Wracamy za chwilę.